dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed nami, przed Tobą, drogi widzu, spotkanie, które teraz poprowadzę. Ze mną w rozmowie tenisista, arbiter, działacz, krótko mówiąc człowiek i instytucja. Zapraszam do rozmowy, do wysłuchania rozmowy z Klaudiusz Mały Wieczorek ze Śląska. Wielkie brawa dla niego. Cześć Klaudiusz. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Ciebie, Sławku, witam drogich widzów. Klaudiusz, rozmowa o tenisie stołowym to rozmowy na wiele tematów. Zacznijmy od tego, co być może społeczność zawodników nurtuje najczęściej, przyprawia bóle głowy, sędziowanie. Dlaczego to jest takie trudne? Dlaczego mamy zawodnicy mają z tym problem? W relacji zawodnik, sędzia, arbiter. Najczęstszym problemem sporu między sędzia a zawodnik jest po prostu szkolenie w klubach, czyli konkretnie najbardziej, największym problemem, można powiedzieć, od wielu, wielu lat, to jest po prostu problem z serwisem zawodników, gdzie w klubach po prostu bardzo często są źle uczeni. Czyli są nauczeni na narzucanie serwisu, czy po prostu serwowanie spod ręki, aby zyskiwać przewagę nad przeciwnikiem, co od bodajże 18 lat jest już po prostu niedozwolone, nie wolno serwować spod ręki, nie można narzucać, nie można zagrywać, co kiedyś za czasów Jana Owe Wallnera oraz wielu, wielu innych było dozwolone. I po prostu nawet nieraz słyszałem, jak trenerzy w klubach mówią, dopóki sędzia ci nie zwróci uwagi, serwuj tak, zyskuje tym przewagę. Skąd tak w ogóle się wierzę? No bo czasy się zmieniły, prawda? Jeszcze widzimy, kto szuka, znajdzie te materiały, gdzie Wallner spod ręki wszystko serwuje. Ale jak to jest możliwe, że zawodnikom w klubach się tłumaczy, dopóki sędzia nie powie, oszukuj? To nie jest chyba do końca sprawiedliwe. No nie jest to do końca sprawiedliwe, tylko po prostu sporo część sędziów nie jest jakby wyczulona na problem tego serwisu i po prostu nie reagują w ogóle. Nawet na poziomie pierwszej ligi ekstraklasy zauważyłem w wielu meczach takie sytuacje, że zawodnik po prostu bezczelnie narzuca na siebie piłkę i nieraz serwuje spod ręki, a sędzia na to w ogóle nie reaguje. A jest to według mnie oczywiście problem związany z taki, że sędziowie nie są doszkoleni. Sędziowie licencjonowani, którzy sędzią zawody najwyższej rangi, pierwsza liga ekstraklasa czy protury. Nie ma po prostu u nas w Polsce tak naprawdę poza jednym szkoleniem przed sezonem, który jest tak naprawdę tylko na poziomie wideo, nie ma żadnej praktyki, jest to ciężko później wyegzekwować w trakcie meczów. To jest, słuchajcie, bardzo cenne, co Klaudiusz mówi. No powiedz, jak bardzo by się zmieniła sama kultura grania, gdybyśmy wszyscy zaczęli stopniowo jednak te zasady wprowadzać, bo mówię, nie wszyscy to robią, jeszcze jakby z mojego własnego, prywatnego punktu widzenia widzę, że strasznie mało z nas chce, zabiega o to, żeby to robić w miarę poprawnie, no tak jak można, ale proces jest bardzo długi, jak to widzisz? Znaczy według mnie powinni ogólnie zacząć już jakby naukę o samym klubie, po prostu trener, żeby zwracał uwagę na to, żeby mimo wszystko było to fair i było to równe, czyli po prostu serwujemy w sposób czytelny dla przeciwnika. Nie narzucamy piłki, ale jednak większe konsekwencje od sędziów bym oczekiwał. Czyli po prostu widzimy taki błąd, na początku zwracamy uwagę i później zabieramy punkty. No faktem są takie sytuacje, gdzie sędziowie przesadzają, jak sprzed kilku, bodajże chyba 10 lat mecz Bartosza Sucha z Robertem Gardoszem, chyba to był Puchar Świata, gdzie po prostu sędzia nagminnie zabierał punkty Bartoszowi. Faktem jego serwis jest wyjątkowo specyficzny, ale w wielu przypadkach, tak oczywiście z perspektywy widza, obserwatora, te serwisy były poprawne. No ale wiadomo, jak serwuje Bartek, osobiście bardzo lubię i szanuję tego zawodnika, jednak jego serwis pozostawia jednak wiele do życzenia. Ale również serwisu Roberta Gardosza, mimo że raz był zabrany, to było więcej przypadków, gdzie ten serwis powinien być odebrany, a znowu nie został. Także brak dosyć często konsekwencji w działaniu tych sędziów i faktem byśmy, można powiedzieć, zabili tą dyscyplinę, bo masę zawodników, jakim się zwrócił już raz uwagę, to tracą swój główny atut, czyli właśnie serwis. Wiem na własnym przykładzie, nie będę tutaj podawał nazwisk, że zwróciłem jednemu zawodnikowi uwagę, który narzucał ten serwis i później miał kompletne problemy, żeby zdobywać jakieś punkty przy swoim serwisie. A powiedz mi, jak się do tego odniesiesz, do takiego faktu? Często zdarza się na różnych turniejach, piłka krąży gdzieś między stołami, ucieknie na drugą część na przykład kortu, hali, czy obok w zasadzie. I zawodnicy ze stołu, gdzie piłeczka uciekła, mówią drugim zawodnikom, gdzie mają sędziego, przerwij. W zasadzie nie wiadomo, czy prawa sędzia zrobiła stołu. Jak się do tego odniesie? Przepisy mówią jasno.
sędzia przerywa, chociaż też zawodnicy starają się pomóc, bo jednak sędzia nie ma jakby szerokokątnego widzenia do pola 180 i mogą powiedzieć, załóżmy piłka w korcie, nawet sami zawodnicy mogą podnieść rękę i... Ale z tego po prostu przerwać. Jest piłka, ale nie został obok. To znaczy, że został obok, mogą podpowiedzieć, bo nawet jak jesteś po prostu plecami, jak ci wpadnie piłka za plecy, to jej nie widzisz. A może być taka sytuacja, że nie wiem, nadepniesz, żebyś miał jakąś kontuzję. Dlatego nieraz takie uwagi są potrzebne, ale nie żeby dosłownie krzyczeć na zawodników w przerwie i oni automatycznie przerywają, no bo jednak mimo wszystko zawodnicy na tym korcie, na który wpadła piłka, powinni podnieść rękę, zasygnalizować to sędziemu, który to powinien zauważyć i przerwać taką akcję. A nie, że jak mamy często na naszych turniejach na Śląsku, że po prostu zawodnik ze stołu obok mi ryknie przerwie i od razu ja mam przerywać. No jeśli mam sędziego, nie. No to przecież on jest od tego, mimo że to z reguły są inni zawodnicy, którzy jakby tych przepisów mogą nie znać. Widzę piłkę, mogę sam po prostu podnieść rękę, powiedzieć piłka, przerwijmy, powtórzmy tą akcję. A nie, że ktoś na mnie drze, że mam przerwać w tej chwili akcję. Dokładnie tak. Moi drodzy, jesteśmy teraz na Śląsku i aż prosi się, żeby porozmawiać o śląskim tenisie stołowym. Dlaczego? W tym roku na wiosnę w Gliwicach odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów. To prawdziwe święto, można powiedzieć, dla tenisa stołowego na Śląsku, bo po 44 latach ta impreza wraca tutaj, w ten region. Według mnie jest to jedno z większych wyróżnień dla Śląska, właśnie z racji również jubileuszu bodajże 90-lecia chyba bodajże istnienia Śląskiego Związku Tenisa Stołowego. I zostało to również uhonorowane. Faktem pierwotnie miały odbywać się w Częstochowie, ale jednak z różnych przyczyn po prostu nie mogły się odbyć. Odbyły się, można powiedzieć, w kolebce naszego tenisa na Śląsku, czyli w Gliwicach, czyli w miejscu, gdzie kluby typu właśnie AZS Gliwice w składzie z Iwanikiem, między innymi Grzegorzem, odnosiły największe sukcesy na arenie ogólnopolskiej. I byłem na samym turnieju właśnie jako sędzia i dla mnie te zawody były przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Spotkania odbywały się na również niesamowitym poziomie. Największą niespodziankę sprawił, chociaż może nie taką niespodziankę, właśnie Patryk Wojnowski, zawodnik niepełnosprawny, który wygrał cały turniej. Ogrywając po drodze był mistrza Polski z roku poprzedniego Jakuba Dyjasa. To według mnie było chyba najlepszym meczem właśnie całego turnieju. Poza tym faktem, coś jeszcze masz takie wspomnienie z tej imprezy? Znaczy, ogólnie bardzo fajny kontakt z zawodnikiem, nie było tak naprawdę większych problemów, jeśli chodzi na linii sędzia-zawodnik. Ogólnie bardzo pozytywna atmosfera. Turniej przeprowadzony przez Śląski Związek na super poziomie, jeśli chodzi o atmosferę, o stoły, o pola gry, o nawet zakwaterowanie, wszystko stało na fajnym poziomie. I według mnie takie zawody powinny odbywać się częściej. Na Śląsk. Tak, oczywiście. No bo ten Śląsk, nasz kochany region południowy, chyba trochę stracił przez ostatnie lata, bo można powiedzieć, że trochę większym statusem tenis stołowy cieszył się na północy, na Pomorzu, Gdańsk i te tereny, prawda? A może krok po kroku znowu wrócimy na południe, w takim sensie, że myślimy tenis stołowy, Śląsk, potęga. Co ty na ten temat byś powiedział? Nasza potęga skończyła się, jak się nie mylę, w latach tak naprawdę 70. Wówczas, kiedy jeszcze na Siemianowiczance, w Siemianowicach odbywały się bodajże również Mistrzostwa Polski. Za czasów Witolda Kawczyka, Andrzeja Kawczyka, gdzie no, Siemianowice były też również jedną z takich większych kolebek śląskiego tenisa w latach 60. i 70. A teraz niestety no, pieniądze, można powiedzieć, odgrywają rolę i ten, kto ma sponsora, potrafi sobie lepszych zawodników ściągnąć i później tam po prostu no, rodzi się również, można powiedzieć, sobie atmosfera, no bo mają pieniądze na halę, na oprawę, na filmowców i tak dalej i na marketing. Jest to mimo wszystko duże ułatwienie dla klubów, które po prostu potrafią pozyskać sobie sponsorów lub nawet niejednokrotnie prezesi są również, można powiedzieć, zarządzić jakieś większe firmy. Powiedz mi w tym momencie, bo tak jak zacząłeś o tym opowiadać, pewien problem pojawił mi się w głowie, to w takim razie jak małe społeczności, małe kluby mogą sobie dzisiaj poradzić, jak zacząć budować taki klub, żeby on stanowił jakąś potęgę na skalę regionu, województwa. Na razie zacznijmy od tego, bo nie mówimy o skali kraju. Mamy takie warunki, jakie mamy, ale co byś na ten temat powiedział? Na początku powinien być ten naprawdę jakiś trener, który potrafi w poprawny sposób przekazywać wiedzę i uczyć młodych adeptów, no bo od tego trzeba rozpocząć, czyli od skrzata, żaka, młodzika, po prostu, żeby ich kształtować i po prostu małymi kroczkami poprzez trening, turnieje wywindowywać ich coraz wyżej. Na najlepszym przykładem na Śląsku są Czechowice, Dziedzica oraz Skarbek Tarnowskiego Góry, którzy w kategoriach młodzieżowych, można powiedzieć, wiodą prym, jeśli chodzi o Śląsk.
i zarówno Marian Michalski z Tarnowskiej Góry, jak i Tomek Szary po prostu potrafią prowadzić niesamowite treningi. Byłem i w Tarnowskich Górach, i w Czechowicach, Dziedzicach, i to jednak tak powinny wyglądać treningi i nauka młodzieży w klubach. Można powiedzieć żartobliwie, myślę, że Czechowice się wcale nie obrażą, że w Czechowicach produkują Chińczyków. Dobrze czy niedobrze, że takich stylowców Tomek Szary wypuszcza na rynek? Jak dla mnie, jak najbardziej. Powinniśmy właśnie dążyć do perfekcji, którą są Chińczycy. Fakt faktem, Chińczycy już teraz również odchodzą od stylu piórkowego poza Xuxinem. Ale jednak styl piórkowy daje dużo większe możliwości nadawania rotacji i trzymania piłki na stole. Jak dla mnie jest to super pomysł, po prostu, że jak zawodnicy wyjdą poza skalę kraju, że po prostu jak trafią na jakiegoś zawodnika z Azji, że nie będą się bali tego stylu piórkowca, ponieważ oni już go będą, jakby można powiedzieć, znali z naszego podwórka. Najlepszym przykładem na skalę Śląska i Polski jest Michał Gawlat, właśnie wychowanek Czechowic, który odnosi już teraz spore sukcesy. Styl, poszerzanie swojej świadomości na granie na różnego rodzaju okładziny. I od razu przypomina mi się zgoła coś innego. Odchodzimy od piórkowców. Myślę, że w tym momencie mogą się uśmiechać do nas zawodnicy, którzy nienawidzą grać na czopy długie. A to jest chyba duży błąd, bo wiele razy ja przynajmniej słyszę, widzę, jak opowiadają ludzie: Jezu, znowu na czopa. A widzimy po praktykach z kluba, czy w Czechowicach, czy w Tarnowskich Górach, że jednak warto na to trenować. Tak naprawdę każdy styl, każda guma, która jest dozwolona, tak naprawdę trzeba na nią umieć grać. I przydają się takie pojedyncze osoby po prostu w klubie, które no, po prostu, znaczy nawet nie pojedyncze, po prostu tacy sparring partnerzy, jak dobrze pamiętam, Stefan Miszka, jeden z najlepszych właśnie obrońców, których udało mi się poznać z Polski. Po prostu człowiek, który no, tak naprawdę o grze na czopa wie wszystko. Potrafi ułożyć grę, powiedzieć, co na tego czopa zagrać, powiedzieć, co wróci. I to po prostu później procentuje się. Trafi na zawodach zawodnika z czopem, umiejąc na niego grać, to już no, dużo łatwiej się gra, niż jak się po raz pierwszy spotka z czopem, to tak naprawdę mało kto jest w stanie z nim wygrać, bo nie wie, co wraca, jak wraca, co na to grać. I z reguły, no, nie chcę tutaj oczywiście nikogo w żaden sposób urazić, ale jeśli zawodnicy młodzi chcą osiągać sukcesy, w cudzysłowie, no to najlepiej nakleić takiemu dziecku czopa lub antka, po prostu, bo nic w klubie nie uczy grać na czopa, tylko uczą podstaw, forehand, backhand, topspin, przebicie, jakieś dropy, fliki i tak dalej, ale nikt tam nie uczy grać na czopa, no bo mało kto mimo wszystko takimi gumami na tym poziomie gra. Jest to zupełnie niepotrzebne, aby dziecko, można powiedzieć, przeciążać umysł, wiedząc, co ma grać na daną gumę. Okej. Okay. Powiedz mi, jaką ty masz opinię w takim razie? Czy nakleić dziecku od razu dwie gładkie gumy, czy od razu uczymy go od czopa? Jak dla mnie naklejenie dziecku czopa na samym początku to jest według mnie dla niego zabójstwo, ponieważ nie nauczy się tak naprawdę podstaw backhandu. No może coś go tego nauczy, tylko że jak dojdzie do poziomu juniora i nie będzie tym jakby robił furory w stylu Huyen Cao czy jacyś inni obrońcy typu Josek Juk, no to tam po prostu zaczną go nawet już od kadeta dostanie po prostu lanie. Bo ci zawodnicy już wówczas wiedzą, jak na to grać i tak naprawdę czop to jest dla nich woda na młyn, tak naprawdę wjeżdżają w to jak chcą. Chyba że ktoś po prostu gra na, można powiedzieć, niesamowitym stylu, potrafi się bronić, potrafi zagrać przy stole, no to jednak zrobi to różnicę, ale według mnie lepszą nauką już od dziecka jest gra na dwie gładkie gumy. Po prostu no, można powiedzieć, nie zabijanie tego sportu dla dziecka. Według mnie, no wiadomo, każdy klei sobie to, co chce, ale jednak czopy powinny być przeznaczone dla osób po prostu starszych, którzy nie mają takiej mobilności przy stole i nie po prostu bazują na tych, można powiedzieć, takich dziabnięciach przy stole. A dziecku niech się rusza, bo tak naprawdę no może się nabiega przy tej defensywie, ale jednak więcej zrobi grając w ofensywie. Jesteśmy na Śląsku. Wracamy znowu do tematów imprez. Mistrzostwa Polski Senior to jedno, ale Śląsk będzie również gościł już bardzo niedługo kolejną imprezę. Mianowicie w maju w Wiśle. Kolejne Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa indywidualne Mistrzostwa Polski osób niepełnosprawnych. Ten Śląsk ma już coraz przyjemniej, coraz lepiej. Coraz więcej imprez się tam pojawia. Pięknie się robi. No i tak. Według mnie no, im więcej nam będzie się działo na Śląsku, tym później będzie dla naszego tenisa, można powiedzieć, regionalnego lepiej, bo ludzie po prostu coraz częściej o tym będą słyszeć, coraz częściej mogą mieć chęci po prostu wybrać się na salę, po prostu poodbijać. Nawet tak po prostu, to się mówi, ludzie z ulicy po prostu będą chcieli coś poodbijać, mimo że kiedyś tam, wiadomo, wszyscy chyba grali na świetlicy, tak. I może po prostu wrócą do tej gry, choćby nawet
po prostu rekreacyjnie, żeby to, się poruszać, potem systematycznie będziemy i sukcesywnie zwiększać ilość widzów na trybunach, tak jak było właśnie w Gliwicach, gdzie masa ludzi przyjechała właśnie dla Jarka Tomickiego, można powiedzieć, miejscowej gwiazdy. Tak. I po prostu podczas jego meczu ta sala żyła. Oczywiście nie tylko podczas meczów Atoma, ale również podczas innych meczów. Po prostu to było widać, że ludzie byli zainteresowani tym turniejem. A jak patrzymy, bodajże rok czy dwa lata wstecz, jak było w Częstochowie, tam na hali były pustki. Może w pierwszy dzień tak naprawdę na otwarciu była jakaś widownia, ale to głównie dlatego, że włodarze, można powiedzieć, ściągnęli szkoły, ściągnęli uczniów, żeby coś pooglądać, ale później na soboty, na niedzielę tam było bardzo mało osób. Faktem promocja była, ale ludzie nie byli tym zaciekawieni, może w Częstochowie, dlatego że Żużel wiedzie prym czy piłka nożna. Jakie nazwiska mogą znowu zabłyszczeć na majowych mistrzostwach polskich? Mamy 11 kategorii startowych. Nie wszyscy wiedzą, jak zorganizowana jest ta kompetencja tenisowa osób niepełnosprawnych. To za chwilę. Masz swoje takie własne przewidywania. Co się wydarzy? Jakie nazwiska nas miło zaskoczą? Jeśli chodzi o na przykład moją kategorię 10, sądzę, że finał odbędzie się pewnie tak jak zwykle Igor Misztal z Pawłem Włodyką. I sądzę, że Paweł może powoli zacznie dobierać się do skóry Igorowi, chociaż na razie to będzie ciężkie. I czuję, że jednak w tym roku mimo wszystko Igor wygra, a Paweł będzie drugi. W kategorii 11 przeczuwam finał Marek Chybiński i Kamil Bałuszek. Ze wskazaniem tym razem na Marka. Mimo, że właśnie rok temu w Dżonkowie nie dał sobie rady, ale czuję, że w tym roku przygotuje się w sposób prawidłowy do tego turnieju i pokaże klasę, to na co go stać. W klasie 9 czuję, że może być przełamana hegemonia Pawełków, czyli Pawła Konstantyna i Pawła Jabłońskiego. I coś czuję, że Darek Ścigany właśnie z mojego klubu ze Startu Katowice może się w to wmieszać, bo tak to ciężko jednak w tej kategorii szukać jakichś takich większych może przebić. Ewentualnie Dawid Sowa, który chyba bodajże wraca teraz do gry, zawodnik Starnobrzega, też może tam namieszać. Można powiedzieć legenda radomskiego sportu, Benek Monkosas. Tak. Jak to się mówi, w cudzysłowie dojrzały wiekiem, ale młody duchem i cały czas stara dobra szkoła tenisa i potrafi też również tam sporo namieszać, bodajże z Pawłem Jabłońskim, jak się nie mylę, przegrał tylko 3-2 na zeszłorocznych mistrzostwach w Żonkowie. W klasie 8 chyba jednak na razie Piotr Grudzień i Marcin Skrzynecki będą on the top. Tak. Klasa 7, finał chyba nikogo nie zaszukuje, Max Chudzicki i Michał Dexler. Dokładnie. Ze wskazaniem na Maxa w tym roku. Takie mam takie przeczucie, a w klasie 6 Sławku w finale z Walkiem Przemińskim takie przeczucie mam z wskazaniem na ciebie z wynikiem 3-1. A w klasie wózkowej tak naprawdę nie śledzą aż tak dobrze, ale czuję, że po prostu Krzysiu, Żyłka, Maciek Nalepka powinni zrobić swoje, po prostu być w czołówce. Ciągle jeszcze to samo, mimo wszystko. Nie ma na razie jakby takiego kogoś, kto by mógł ewentualnie z tyłu nabierać. Powiedzieliśmy przed chwilą, że nie wszyscy wiedzą, jak jest zorganizowany ten stołów osób niepełnosprawnych pokrótce. Mamy 11 grup startowych. Jakbyś to tak swoimi słowami naszym widzom, którzy nie wiedzą do końca, o co chodzi, jak to wygląda, tak pokrótce wyjaśnij. Klasy 1-5 to są klasy wózkowe, czyli osoby grające na wózkach. Klasa pierwsza to są osoby, które po prostu mają najmniejszą mobilność i po prostu mają problem nawet z utrzymaniem rakietki w dłoni i z reguły mają tą rakietkę przywiązaną za pomocą jakiejś taśmy czy jakiejś innej opaski. No wiadomo, im kategoria wyższa, tym zawodnik bardziej sprawny. Zawodnicy w klasie 5 to są już tacy, którzy potrafią grać na stojąco, po prostu którzy chodzą, ale nie mają możliwości jakby na dłuższy sposób się utrzymać, czyli z reguły chodzą o kulach. Klasy 6-10 to są zawodnicy stojący, klasa 6 osoby z reguły, które mają największy problem z poruszaniem się czy po prostu z chodzeniem, a klasa 10 to są jakby najbardziej sprawnie. Klasa 11 to są osoby, jak to się mówi potocznie, mentalne, po prostu osoby, po prostu, które mają jakieś, można powiedzieć, w cudzysłowie problemy psychiczne, ale z reguły są to bardzo fajni ludzie i tak naprawdę ciężko można powiedzieć zauważyć, że to coś im dolega, bo są bardzo przyjaznymi i otwartymi ludźmi. Tu i teraz, kiedy rozmawiamy w czwartek w Katowicach, przyznam się szczerze, ja miałem być teraz w Budapeszcie. Dlaczego, możesz zapytać? No ale no wiesz, o co chodzi. Mamy mistrzostwa świata indywidualne w tenisie stołowym naszych bratanków Węgrów. To nie jest daleko, bo to jest tak jak przynajmniej z tego regionu do Warszawy, 360 kilka kilometrów. Jak oceniamy tu i teraz naszych zawodników? Bo na dzisiejszy dzień już nic na
naszych nie wiem. Obecnie mamy, z tego co pamiętam, ćwierćfinały w singlach oraz półfinały w kategoriach gier podwójnych i kategoriach mieszanych. Największą niespodziankę sprawił na pewno nasz Kuba Dyjas, który poległ dopiero w poprzedniej rundzie z Kokiniwą 4-1, a w jednym z setów ograł Japończyka do 1, co jest według mnie fajnym wynikiem i naprawdę walczył. Z jednym z lepszych zawodników z kraju kwitnącej wiśni. Likian Mała zrobiła również bardzo fajną robotę, powalczyła. Również odpadł w poprzedniej rundzie z Japonką, nie pamiętam teraz nazwiska, ale mniejsza o to, chyba Kishikawa jakoś tak bodajże, coś takiego. Kishikawa, tak, to sumie Kishikawa. Tak, i no faktem, ona sobie po prostu nie udało jej się wygrać, ale jedna zawodniczka z Japonii pokazała, można powiedzieć, klasę robota, po prostu wyjątkowo rzadko się myliła i można powiedzieć, na stale robiła co chciała. A największym dla mnie, jak pewnie dla wszystkich widzów, niespodzianką będzie porażka Xuxina z Simonem Gauzim, 4-2. Tak, to jest najnowsza informacja. Tu i teraz, jak rozmawiamy, sam Simon Gauzim w ostatniej piłce był zszokowany. Jeden z szczęśliwych, pięknych sportu, niespodzianki. No, ale tak naprawdę Simon to, co wyprawiał w tym meczu, co grał na bloku, można powiedzieć, Xuxin zjadł zęby na stole, ale mimo wszystko Simon go przytrzymał i zagrał tak, jak się powinno właśnie grać na zawodników z Azji. Przytrzymać ich w odpowiednim momencie strzelić im szeroko. Mają po prostu z tym problem do dojścia. Z jakichś większych niespodzianek, no w sumie porażka Dimy Offshore'owa z Tomisławem Puczarem 4-3. To jest gruba niespodzianka moim zdaniem. I też, no może nie taka niespodzianka, ale miłe zaskoczenie, powrót Timo Bola, który jest również teraz w ćwierćfinale i on będzie grał z Korei. I też według mnie ciekawym meczem może być spotkanie we Simona Gauzim z Wang Yangiem, zawodnikiem z naszej ekstraklasy z Działdowa. Wang Yang, jeden z ciekawszych atakujących obrońców, może być według mnie ciekawy mecz, mimo wszystko ze wskazaniem na Francuza. Pokusilibyśmy się, tu i teraz nie wiemy, ale myślę, że po publikacji naszego materiału wszystko będzie jasne. Kto według Ciebie zostanie indywidualnym mistrzem świata w kobiecie mężczyzn? Jeśli chodzi o kobiety, to aż tak mi się dalej Zoom, bo to jest pierwsza zawodniczka z rankingu z Chinka. A jeśli chodzi o mężczyzn, myślę, że finał będzie, jeśli dobrze kojarzę, to może być Timo Boll z Harimoto. Harimoto, 16-letni Japończyk, tak Wonder Scream. Zawodnik, który można powiedzieć, zdziera kanał kontrolę, ale jednak robi pan roboty i sądzę, że może namieszać tych. Ja troszeczkę przyznam, orientuję się w tenisie kobiet, więc ja strzelam w ciemno. Jest takie nazwisko Kimi, to jest Kimka. A wśród mężczyzn chciałbym być trochę różnicą. Boję się, że nie będę. Zaryzykowałbym no wszystko. Może się pomylę. Japonia. To zobaczymy, jak to będzie. Mówię to pokazu Japonia. Powiem Ci tak, wymieniając nasze opinie. Ja bardzo z dużą sympatią patrzę na ten kraj, bo mam bardzo ciekawych zawodników w grę, bardzo ciekawy styl. Szczególnie lubię na panią oglądać. Mamy taki zawodniczki jak Mirano, Minolito, Maido. Bardzo szybko graje na stole, piłka się odbija, wnosi się do góry, on od razu wyjmuje uderzenia. Jak czasami można się przypatrzeć, to jest strzał, bomba. Rewelacja w Europie. Nie wiem, czy tak do końca potrafimy w ten sposób grać. Zresztą sam ten okazał dalej ma to identyczny. To jest wszystko jego ujętanie, wspólny problem. Według mnie zawodniczki Japonii trenują razem, mając faktem różnych trenerów, ale myślących tak samo i przekazującym im naprawdę to samo. Jest to jeden z właśnie ciekawszych stylów. No, w Europie ciężko tak naprawdę doszukiwać się jakichś tam zawodniczek, które mogłyby nawiązać, ale największą według mnie taką szansę ma Bernadeta Scholz z Rumunii i Elisa Samara, zawodniczka Tarnobrzega. Więc to są zawodniczki, które mimo wszystko są najbliżej z Europy, mimo że mistrzynią Europy jest oczywiście Likian, nasza mała. Ale no, mimo wszystko Likian no jednak z tą swoją obroną no, robi robotę, ale jednak to nie na zawodniczki z Japonii. Bo one po prostu są na takie coś ograne i wchodzą w to jakby w masło. Przypomniałeś znowu siarkę Tarnobrzeg. Ty jak to widzisz? Jaki masz komentarz? Kiedy w ogóle zostanie złamana hegemonia siarki Tarnobrzeg wśród pań? Trener Zbigniew Męcek niepokonany? Według mnie siarka Tarnobrzeg może przegrać dopiero, kiedy odejdzie trener Męcek, a to się chyba za szybko nie szykuje. To jest też, można powiedzieć, człowiek orkiestra, człowiek instytucja, człowiek, który żyje.
Tak, i po prostu człowiek, który można powiedzieć stworzył kobiecy tenis, można powiedzieć, no od podstaw, bo siarka już została bodajże 28 raz właśnie została mistrzem Polski i od ponad 100 iluś tam spotkań w Ekstraklasie są niepokonani, no to, to, to o czymś to świadczy. Faktem jest to sporo zawodniczek z zagranicy, ale jednak mimo wszystko trzeba po prostu umieć utrzymać ten poziom, a przez tyle lat utrzymywać poziom to o czymś to świadczy, po prostu o, można powiedzieć, talencie, no w cudzysłowie oczywiście talencie trenera Nędzka do dobierania zawodniczek i do konkretnego przekazywania im swojej wiedzy. Tak, i przekazywania, delegowania też zadań, bo prowadzić taką maszynę sprawnie funkcjonującą też trzeba umieć. 3 maja Starna Brzegu, pierwszy mecz finału Ligi Mistrzyń. Nasz polski zespół będzie grał z drużyną z Chorwacji. Jak oceniasz w ogóle teraz, mamy finał, na tym roku 3 miejsce, jest postęp, jakie mamy szanse? Obecnie nie śledzę, jakie są zawodniczki z Chorwacji, ale mimo wszystko obstawiam, że wynik u nas będzie 3-0 lub 3-1 dla Czarnobrzega, a wyjazd to sądzę, że będzie po prostu dopełnienie formalności i zwycięstwo Ligi Mistrzów przez zespół trenera Nędzka. Bardzo by sobie tego życzył, bo chyba tego bardzo brakuje tego tytułu, ale oczywiście trzymam też kciuki, bo jestem bardzo ciekawy, ja przynajmniej, jeśli tytuł zdobędzie, jak on dalej będzie sobie chciał układać te wizje swojej pasji. Tak jak powiedziałeś, dopóki on nie zniknie, hegemonia Czarnobrzega raczej się utrzyma. Powiem tak, największe według mnie szanse w naszej ekstraklasie, żeby nawiązać jakąś walkę, to jest zespół trenera Torbjörna, czyli Wrocław. AZS UE Wrocław, który można powiedzieć bazuje mimo wszystko na naszych zawodniczkach, na siostrach Węgrzyn, na Natalii Bayer oraz na jedna Chince. I według mnie, jeśli nasze dziewczyny będą szły w takim kierunku, jakim teraz idą, no to może nie od razu, ale w przeciągu 3-4 lat myślę, że będą w stanie już poważnie zagrozić zawodniczkom z Czarnobrzega i mogą już się według mnie coraz śmielej bić o mistrza. Bo według mnie zawodniczki są na odpowiednim miejscu, w odpowiednich rękach i same oczywiście mają niesamowity talent. Czyli mamy trochę inny styl prowadzenia klubu, głębokie fundamenty, tylko powolutku, a polska młoda, świeża krew też wypada trzymać kciuki w prawo. Jak najbardziej trzeba być brawo oczywiście dla zawodniczki z Wrocławia, Natalii Bajor, która jest mistrzynią Polski po raz drugi. Można powiedzieć nie tyle, że niespodzianka, ale drugi raz ogrywa Natalię Partykę. Jednak o czymś to świadczy. Zawodniczka, która według mnie już niebawem osiągnie top europejski i powoli zacznie przebijać się do salonów światowych. Czego ją szybko życzymy, bo rozwój polskiego tenisa stołowego też wpływa na regionalny rozwój każdego. Wszyscy jedziemy na Krasnodębsku. Oczywiście wszyscy jedziemy w Krasnodębsku i też trzeba przy okazji wspomnieć o naszych młodych, można powiedzieć, młodych wilkach, czyli Samuel Kulczycki, Maciek Kubik, zawodnicy jeszcze z Olimpii Grudziądz, którzy po sezonie przechodzą do bodajże drugiej Bundesligi, do Niemiec. Według mnie robią świetny krok, bo mimo wszystko w Polsce jakby nie będą mieli takiej możliwości, aby pójść dalej. Jednak w Niemczech jest zupełnie inna struktura szkoleniowa i tak jak poszedł Kuba Dias, poszedł do Niemiec i po prostu widzimy, teraz dochodzi do 32 na świecie. Ogrywając po drodze Carlsona, ogrywając po drodze 4-3, wygrał z teraz mi uciekło. Mniejsza o to w każdym razie, po prostu no, Kuba robi po prostu postępy między innymi właśnie przez grę w Niemczech i sądzę, że jak Samuel i Maciek będą dalej po prostu rozwijać się w takim toku, jakim idą, również będą mocnym wsparciem dla naszej reprezentacji, również Marek Badowski, Patryk Zatówka, Tomek Kotowski, też filary naszej reprezentacji. Sądzę, że po prostu teraz nasza kadra będzie coraz bardziej odmłodniała i będzie po prostu młodzi będą stanowić o sile naszej reprezentacji i w przeciągu kilku lat możemy już nawet powoli zacząć pukać o pudło w Mistrzostwach Europy. I o to chodzi. Dobra, Klaudiusz, myślę, że na dzisiaj wystarczy naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo rzeczowo, bardzo merytorycznie. Mam nadzieję, że w jakimś tam niedługim czasie znowu przysiędziemy i skomentujemy pewne nasze bieżące tematy. Oczywiście, jak najbardziej, nie widzę żadnego problemu i to ja Tobie dziękuję, Sławku, za zaproszenie, za to, że mogłem z Tobą odbyć, jak zwykle można powiedzieć, rozmowę na wysokim poziomie. Tak naprawdę, nie wiem, cały czas wymieniamy doświadczenia, uczymy się czegoś nowego i według mnie o to w naszym sporcie chodzi, żeby uczyć się jeszcze raz uczyć.
Moi drodzy, bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Oglądajcie nasz kanał na YouTube oczywiście, subskrybujcie go i podawajcie go dalej, bo tylko dzięki Wam takie rozmowy, jakże te następne, będą mogły trafić do trochę szerszej grupy odbiorców. Dawajcie być może pomysły, kogo możemy zapraszać do kolejnych rozmów. Klaudiusz, jeszcze raz bardzo dziękuję. To ja Tobie dziękuję, subskrybujcie kanał, gdzieś tutaj będzie jak przycisk subskrybuj. Udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, zadawajcie nam pytania, odpowiemy Wam zapewne w razie możliwości. Jak chcielibyście o czymś zaproponować nam jakiś temat na kolejną rozmowę, zapraszamy i czekamy na kolejne, można powiedzieć, filmy. Dziękuję serdecznie i cześć. Ciao.